Cześć, witam was wszystkich i pozdrawiam z mrocznych Demon Souls. I w drodze przypomnienia, w poprzednim odcinku zobaczyliśmy sobie, jak zdobyć materiały na ulepszenie halabardy, a w dzisiejszym odcinku już wracamy do fabuły Demon Souls i wracamy na ścieżkę pana. Tak generalnie jest to etap, który jeszcze znam. Podzielimy go sobie na dwa razy. Dobra, pierścień złodzieja i pierścień opatrzności. Powinno nam to wystarczyć tutaj. No i zobaczymy, jest to lokacja, której jeszcze nie przechodziliśmy w tej serii. Zobaczymy sobie, co na nas tutaj czeka. Kurczę, w ten sposób to tu zaraz zginiemy, drodzy widzowie. Dokładnie tych stworów najlepiej od tyłu atakować. Dobra, wycofajmy się delikatnie. Tu nie powinien nikt nas trafić. Uleczymy się delikatnie. Dobra, to chyba jeszcze do nas strzelał ktoś po drugiej stronie. Tak, tak, dokładnie. Teraz mamy okazję się rozejrzeć jeszcze, czy tu nic pod drogą nie zostawiliśmy tak naprawdę. Czy nie ma jakiejś znajdźki do zebrania. Myślę, że teraz możemy tu sobie... O kurczę, tam ktoś z przodu, tak? Okej, dobrze to poszło, jak oburącz trzymamy broń. Noże do rzucania 10 sztuk. O kurde. Na 3 strzały tak naprawdę w tym wypadku są. W sumie widzę jeden minus tej gry. Jak się leczymy, moglibyśmy się poruszać. Przecież normalnie możemy coś zjadać i ruszać się, a tutaj w tej grze niekoniecznie. Okej, tutaj jeszcze coś mamy na górze. Co to jest? Trawa półksiężyca, 3 sztuki. O kurczę, tu jest coś jeszcze na dół. Byśmy sobie tam zeszli i sprawdzili. Szkoda by było coś opuścić. Ale którędy ja tu mam prze... O hej, tędy. Tędy możemy przejść. In by enemies. Could you assist me one last time? Clear out the soldiers blocking this passage, if it please you. The Lord's path, just over there, is now a feeding ground for dragons. Have your wits about you. Lucio, Ostrava jak zwykle potrzebuje naszej pomocy. Dobrze, że się przyznał, czy zechcemy mu kolejny raz pomóc. Ale słyszałem też w oddali smoki, o których wspominał Ostrava, więc musimy się mieć na baczności. Jezu, ale się zlękłem, dobra. Lecimy. Kurczę, ten smok mnie tu zaskoczył. Musimy być bezpieczni. Tak, a możemy sobie tu znajdźkę wziąć. Prawa sierpa księżyca. Okej. Ale Ostrava jakimś cudem był na dole. Prawa sierpa księżyca. A, tu mamy przejście, dobrze się składa. Okej,
leczysz się, no bez jaj. Nawet ci zwykli zdołają się leczyć tutaj. Tam jeden kuśnik, drugi, dobra. No strzelaj, a my ciebie zaraz... A dobra, bez strzału. Jakoś wolno to szło mu. Drewniany katalizator, jak podejrzewam, katalizator będzie nam potrzebny do magii. Dobra, i chyba nic tu na górze po nas. Zobaczmy sobie, jak nie jesteśmy atakowani. Jak wygląda ten drewniany katalizator? Wiara, my chyba tak naprawdę w statystykach postaci nie mamy takiej wiary. Dobra, tu. Tu. No i w lewo wydaje mi się, że do Ostrawy będzie przejście. Ale wspominał też on o jakichś żołnierzach. O! Mętniak. A już mamy ich na strzał. Ciemno tutaj też. Ja chciałem to rozwalić. Tam jeszcze jeden w oddali, dokładnie. Dwóch nawet. A czemu ten drugi nie pomaga koledze? Okej, wycofajmy się. Uleczmy się. Nie chciałbym stracić tu tak od razu na drugim odcinku swojego ciała. Kurczę, no czemu nie możesz w niego trafić? Już próbował się leczyć. Pierścień odporności na cięcia. To może być dobre zamiast tego. O kurde! Ten tu przylas. Ale by mnie zaskoczył skubany. Nie za dobrze. Leczmy się w ten sposób zaklęciem. Też może warto by było zwiększyć sobie poziom many. Thank you. That's twice now. Time to forge ahead. This is a token of my gratitude. Please accept it. Trawa mrocznego księżyca, czyli to jeszcze mocniejsza trawa. O kurczę, fajnie to wygląda. Kris niebieskookiego rycerza. To może być coś... Kurczę, bo mamy 95% ten Kris. Ile on waży tak naprawdę? Gdzie my tutaj mamy jego wagę? Ej, może on by był znacznie lżejszy dla nas? Spróbujmy wtedy z tym Krisem niebieskookiego rycerza. Ma trochę słabsze statystyki, ale wytrzymałość też ma lepszą, wagę mniejszą o 3. No może tak spróbujmy sobie trochę powalczyć w tym stroju. Dobra, my może spróbujemy po prostu tutaj tym tunelem przejść sobie do końca. Zdobędziemy przy okazji coś. Uwaga, dalej jest żołnierz. Okej, okay, oceńmy jako dobrą. Czemu by nie? Zweryfikujemy zaraz.
ale jakoś tu nikogo nie widać. Dobra, tu jest to wejście, którym weszliśmy sobie tu do tuneli. Znowu mętniak się czai. Dobra. Ach, te smoki cały czas tu słychać. Dusza nieznanego bohatera. Z pewnością przyda się, jak będziemy chcieli wbić na kolejny poziom. O kurde, najgorzej! Kurczę! One mają silne ataki, trzeba uważać. Uff! Niewiele brakowało i by nas tu zagryzły. Mam nadzieję, że to ostatnia niespodzianka w tym tunelu. Może się uleczmy? Do pełna, czemużby nie? Tam w oddali cały czas te smoki. Aś kurczę, jak ty nas dostrzegłeś tam z daleka? Fajnie? Fajnie, zdążyliśmy. Cofnijmy się tutaj po znajdźkę. Trawa sierpa księżyca, od razu jedno możemy wykorzystać. Ciemno tutaj też strasznie, ja nie widzę tych wrogów w oddali. O! Nasz sklepikarz. Oh, we meet again. Fancy that. Hope you find something that suits you. No zobaczymy, co ma na sprzedaż. Ta trawa sierpa księżyca, trawa półksiężyca, no trochę drogie ceny tutaj. Hełm pyłowy. Ja cały czas mam nadzieję, że te... Cały ekwipunek my możemy sobie zdobyć tu w grze. W związku z tym ja nie będę tutaj nic wydawał. Tutaj za kratami widzimy już jakąś znajdźkę, więc wiemy, że w późniejszym etapie będzie trzeba tutaj eksplorować dalej. Brzmiało jak jakiś strzał. Dobra. Tu mamy wejście do drugiej wieży prawdopodobnie. Tak, tak. Kurczę, znowu kogoś smoki spaliły, ale tu zaskoczenia próbują mnie wziąć. Ja się zastanawiam, czy ten smok jest w stanie mnie tutaj zahaczyć w jakiś sposób. Dobra, tutaj tą... O kurde! No to teraz mnie zaciekawię. Dobra, dwóch poszło. No zaskoczyli mnie ci kuśnicy tutaj. Trawa sierpa księżyca razy 3. Bełty razy 8. Dusza nieznanego wojownika. Ale dalej chyba się nie odważę przejść, niestety. Ja myślę, drodzy widzowie, w tym miejscu po prostu będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja się już poza nagraniem udam do spójni, podbijemy sobie poziom postaci i wtedy w kolejnym odcinku postaramy się przejść przez tą mgłę. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.